W małej miejscowości Mariba, położonej na wyżynie Tableland, około godziny drogi samochodem na zachód od Cairns, znajduje się oaza i raj dla miłośników kawy. W północnym Queensland uprawia się kawę i tutaj, przy jednej z plantacji kawy, znajduje się Coffee Works. Po uiszczeniu niewielkiej opłaty ma się całodniowe prawo wstępu na degustację kawy. Znajdują się tutaj w termosach dziesiątki wypalonych i przygotowanych na różne sposoby rodzajów kaw. Bożena czuje się jak w raju. Na samej kawie jednak się nie kończy. Obok, w pojemnikach, są też przygotowane różne słodycze i czekoladki kawowe. Natomiast pod drugą ścianą można skosztować rozmaite likiery kawowe. Na tyle posiadłości, w ogrodach z widokiem na dżunglę tropikalną, ustawione są stoły i ławki, gdzie można usiąść i delektować się kosztowanymi produktami. Podczas gdy Bożena nadal zastanawia się nad tym, która kawa jest najsmaczniejsza, ja zasiadam tutaj z kilkoma próbkami likieru kawowego. Obok, w muzeum, podziwiać można eksponaty związane z wypalaniem i produkcją kawy. Niektóre z nich pochodzą z XVII i XVIII wieku. Przy wyjściu zaglądamy jeszcze do sklepu z pamiątkami. Tutaj Bożena postanawia kupić kilka rodzajów kaw, a także jeden z likierów.